Znajoma Rosjanka nad kieliszkiem twierdzi, że poeta poetą staje się po śmierci. Śmierć samobójcza pasuje poecie, mówi pokazując, jest jej na zdjęcie. Po zdjęciu spętli, ale twarz poety, jak każda twarz martwa, wygląda niestety. Śmierć jakakolwiek to zrządzenie boskie, lecz w Związku Radzieckim pismem wielbić Rosję. To w latach 20. i granie ze zgonem, gdy płomienie nadziei stawały się płonne. Najcichsze słowo mogło zrodzić zemstę, a sam fakt życia stawał się przestępstwem. Więc przypuszczenie, myśl nieufną wiesi, może Jesienin sam się nie powiesił. Nim sakwojarz paski pociął miast po wroza, ręką potem białą jak rosyjska brzoza. Nim sprawdził, czy wytrzyma ciężar tak ogromny, decyzji mówią, że już był nieprzytomny. Skąd rany na twarzy, jakby pisał czołem, schylonym po śmierci nad odległym stołem. Skąd ślady na ciele po pobiciu sinę, jakby miał się bronić przed swym własnym czynem. Ktoś musiał mu pomóc w przejściu w nieśmiertelność, w zamian za nieobecność tym, czym jest codzienność. Lecz znajoma Rosjanka macha na to ręką, zbrodnia dla niej zwykłością, samobójstwo męką. Dać się zabić to klęska, słabość i pokora, w samobójstwie poety czyn i metafora. Więc szepce gałupcik, tyś moim Sergiuszkiem, i wisi Jesienin, wisi nad jej łóżkiem. Więc szepce gałupcik, tyś moim Sergiuszkiem, i wisi Jesienin, wisi nad jej łóżkiem.